Wielokrotnie pytacie mnie, jak to jest AFR w silniku diesla. Tu wykonujemy pomiar na hamowni. Patrzcie sobie na AFR. Tu wykonujemy pomiar na hamowni. Tu macie AFR, ształeczka wam pokazuje i jest to AFR seryjny. Silnik 110 koni 1.6 TDI generacja Euro 5. Ostatni właściwie rok produkcji Volkswagen. Mierzymy do końca, to na razie widzicie osiągi na kołach. I no, możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tu mamy troszeczkę za wysoki. Robimy jeszcze drugi pomiar, żeby się upewnić, czy na pewno wyniki się powtarzają. Obserwujcie, że macie skład AFR-u wynoszący około 1,3. No, teraz jak się rozpędził. Dlaczego silnik bardzo uważnie jest wysterowywany na 1,3? On jest bardzo uważnie wysterowywany na 1,3, ponieważ, tak, właśnie rzecz, norma dla pełnego obciążenia powinno to być około 19 do 1, 19,5 do 1 jest dla euro 6, 19 do 1 euro 5, 18 do 1 euro 4. Tu mamy z kolei osiągi zmierzonego już typowego chipa robionego według mojej metody kalkulacji AFR, która nie wymaga kalkulatora i ona ustawia bardzo dokładnie. Tu wam dokładam, jak wychodzi to na. Power chipie, czyli zewnętrznym sterowniku, to tak trochę byle jak je zrobiłem, dałoby się jeszcze wyżej, ale oczywiście nie uzyskałoby to pełnego stage 1. Ten przyrost, który tu mamy, to jest, obserwujcie sobie, tam jest AFR się pojawia w, w kratkach, możemy sobie zobaczyć jak wygląda dla poszczególnego koloru, są przypisane poszczególne AFRy. Generalnie rzecz biorąc, AFR jest trzymany znowu w granicach bardzo dokładnie, tych, których ustawiliśmy. Jeżeli użyjemy kalkulatora, to jeżeli podzielimy 1, ten AFR, który tutaj mieliśmy, bierzemy sobie wartość techiometryczną to jest 14.6 i mnożymy przez i mnożymy sobie przez ten AFR, który tam uzyskiwaliśmy, 1.3, no to możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest AFR. Taki AFR jest utrzymywany przez cały czas. Doskonale. Zróbmy sobie jeszcze jeden pomiar. Aha, te dane AFR-u oczywiście idą z sondy fabrycznej. Po prostu hamownia od razu zbiera te dane, które samochód może dostarczyć. Wybieramy co chcemy tutaj z menu naszej hamowni. To my produkujemy te hamownie. I, i puszczamy sobie i mierzymy. No i tu mamy do tej pory wykonane pomiary. I rozpoczynamy taki manewr. Zwiększymy mu AFR, znaczy mm, zmniejszymy mu AFR poprzez dołożenie jeszcze paliwa, tak aby zrobić coś w rodzaju Stage 1, Plus, powyżej 20%. Ja dołożyłem kolejne 7% paliwa, co oznacza 1 AFR, zmianę o jednostkę, ale nie dodałem w ogóle powietrza. Zobaczcie, że samochód mierzy się bardzo ładnie i uzyskujemy dokładnie przewidywalny przyrost. AFR będzie w całym zakresie utrzymywany taki sam. Ale nie jest to poprawne AFR, dlatego że nie powinniśmy dopuszczać, aby AFR był gorszy niż 16,5 do 1, mierzone na czujniku wbudowanym w wydech, lub 17,5 do 1, jeżeli spalina jest już chłodniejsza i mierzymy na końcu wydechu. W ogóle pamiętajcie taką rzecz, że pozornie AFR powinien być wszędzie taki sam, mierzony jakąś sondą szerokopasmową, ale to nieprawda ze względu na zmiany temperatur. Chcielibyśmy to kompensować, a my tego wyniku nie kompensujemy, no więc wynik na, na końcu będzie troszeczkę wskazywał na wyższe AFR niż jest w rzeczywistości. Należy brać jakąś poprawkę. Ja zwykle biorę całą jednostkę, czyli 1 AFR to jest 7% dawki. No więc tu, jak przyglądacie się, mamy ewidentny przykład przedawkowania. To będzie szło na granicy dymienia, ale nie będzie służyć to filtrowi cząstek stałych. Należałoby jeszcze skompensować. Należałoby jeszcze skompensować dawkowanie powietrza, oczywiście wykorzystując taką metodę przeliczeniową, jaką ja wykorzystuję, jaką ja proponuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, aby takie rozwiązania wychodziły Wam bardzo dokładnie, jeżeli popatrzycie sobie tutaj na osiągi, to zwróćcie uwagę, że przyrosty dla linii zielonej, czyli dla Stage 1 i dla linii żółtej, czyli Stage 1, plus, jak możemy tak nazwać, Przyrosty będą bardzo dokładnie przewidywalne. To będzie 21%, bo tyle dokładnie zrobiłem stage 1 i 28% stage 1. Ja wykorzystałem tutaj taki fakt, że 1 AFR to jest jedna jednostka, to jest dokładnie 7% paliwa. To można sprawdzić dzieląc, jeżeli byśmy wzięli i podzielili sobie, jeżeli byśmy wzięli i podzielili sobie 1 przez 14, 6 to możemy się dowiedzieć, że jest to w pobliżu 7%. To jest 6.85%, ja już zaokrąglam to do 7.